Niedziela Palmowa to jest pamiątka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy On na osiołku wjeżdżał, słano przed Nim płaszcze, słano przed Nim palemki rzucano. Od wielu lat w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. My również jako młodzież z Markowic przygotowaliśmy palmę na to spotkanie i ruszamy za chwilę w pielgrzymce. Co prawda pogoda nie sprzyja, ale ruszamy w pielgrzymce do Inowrocławia razem z młodymi z archidiecezji świętować na tym spotkaniu. Ta palma ma aż 17 metrów. Tak, od podstawy do szczytu palma ma 17 metrów, plus 5-metrowe wstążki na jej szczycie powiewające i około 800 kwiatków zrobionych z bibuły własnoręcznie przez młodzież. Jak długo nad nią pracowaliście? Półtora tygodnia. Jest to najdłuższa dotychczasowa palma, jaką zrobiliście tutaj w Markowicach? Najdłuższa, robimy już trzeci rok z rzędu palmę, ta jest na razie najdłuższa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Pod Twoją obronę. Czekamy się Święta Boża Rodzicielska. Raz na zawsze, Pani nas.